Kiedy musisz iść do sądu, a kiedy wystarczy, że zrobisz poświadczenie dziedziczenia u notariusza? Po śmierci bliskiej osoby trzeba zadbać o załatwienie spraw spadkowych. To od spadkobierców zależy, jaką jednak ścieżkę działania wybiorą. Sądową sprawę o stwierdzenie nabycia spadku można alternatywnie zastąpić uzyskaniem u notariusza aktu poświadczenia dziedziczenia. Wybór zależy przede wszystkim od okoliczności faktycznych i prawnych sprawy. W dzisiejszym filmie postaram się go ułatwić i przedstawię najważniejsze różnice oraz wady i zalety każdego z tych rozwiązań. Jeśli widzimy się pierwszy raz, ja nazywam się Anna Klisz, jestem radcą prawnym w Kancelarii Klisz i Wspólnicy oraz specjalistą z zakresu prawa spadkowego. Udzielam porad prawnych, prowadzę sprawy sądowe oraz negocjacje ugodowe dotyczące spadków i zachowków, a na moim kanale opisuję, jak działa prawo spadkowe i dzielę się swoim doświadczeniem. Zaczynamy! Spadek po osobie zmarłej nabywasz w chwili jego otwarcia, czyli w chwili śmierci spadkodawcy, ale w praktyce musisz mieć dokument, który potwierdzi Twoje prawa. Żeby udowodnić, na przykład przed bankiem, że jesteś spadkobiercą, albo żeby wpisać się do księgi wieczystej jako właściciel odziedziczonej nieruchomości, musisz posiadać postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku albo notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Tylko posiadając jeden z tych dwóch dokumentów, będziesz mieć realną możliwość korzystania ze swoich praw jako spadkobierca. W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku możesz zwrócić się do sądu. W tym celu konieczne jest złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku we właściwym pod względem ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy sądzie rejonowym. W piśmie wskaż sposób dziedziczenia, który uważasz za zasadny na podstawie okoliczności sprawy, a także wszystkich uczestników postępowania. Zarówno osoby powołane w testamencie, jak i te, które dziedziczyłyby na podstawie ustawy. Jesteś również zobowiązany do uiszczenia opłaty. Sąd przeanalizuje Twój wniosek pod kątem formalnym. Jeżeli wystąpią w nim braki, wezwie do ich uzupełnienia. Będziesz mieć 7 dni albo miesiąc, jeżeli mieszkasz za granicą, na ich uzupełnienie. Jeśli nie zmieścisz się w terminie, wniosek zostanie zwrócony i konieczne będzie złożenie go jeszcze raz. Po pomyślnym przejściu weryfikacji formalnej sąd wyznaczy rozprawę, na którą wezwie wszystkich uczestników oraz wnioskodawcę. Na rozprawie odbierze przyrzeczenie spadkowe, dzięki któremu ustali krąg osób dziedziczących po zmarłym. W przypadku złożenia testamentu albo kilku testamentów sąd dokona ich otwarcia i ogłoszenia. Masz szansę na zakończenie sprawy na jednej rozprawie. Taki pozytywny scenariusz ziści się jednak tylko wtedy, kiedy nie będzie wątpliwości co do stanu faktycznego i prawnego sprawy. Może się okazać, że sąd nie uzna za wystarczające zgromadzonych dowodów. Być może niezbędne będzie poszukiwanie spadkobierców, na przykład poprzez ogłoszenie w budynku sądowym lub w gazecie. Może też zdarzyć się tak, że sąd będzie badał, czy testament nie został podrobiony, albo czy w chwili jego sporządzenia spadkodawca zachował pełną poczytalność. Dopiero po rozstrzygnięciu wszystkich wątpliwości sąd wyda postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym wymieni wszystkich spadkobierców wraz z przypadającymi im udziałami spadkowymi. Ewentualnie zapisobiercy windykacyjni również zostaną wymienieni w treści orzeczenia. Postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku nie staje się prawomocne od razu. Osoby mające interes prawny mogą złożyć wniosek o uzasadnienie orzeczenia. Jeżeli nikt nie skarży postanowienia, stanie się ono prawomocne po upływie ustawowego terminu. Jeżeli nie chcesz kierować sprawy przed sąd, możesz alternatywnie udać się do notariusza w celu załatwienia spraw spadkowych. Takie rozwiązanie jest jednak zarezerwowane dla sytuacji, w których między potencjalnymi spadkobiercami nie ma sporu co do sposobu spadkobrania. W toku postępowania przed notariuszem dojdzie do sporządzenia protokołu dziedziczenia oraz aktu poświadczenia dziedziczenia. Jeśli w danej sprawie został spisany testament, to konieczne jest jego otwarcie i ogłoszenie jeszcze przed dokonaniem tych czynności. Co ważne, w kancelarii notarialnej muszą stawić się wszystkie osoby zainteresowane, czyli mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy, zarówno ustawowi, jak i testamentowi oraz zapisobiercy windykacyjni. Notariusz podejmie działania na podstawie ich zgodnego żądania, które zawiera określenie spadkodawcy i tytułu dziedziczenia, w tym kręgu osób uprawnionych do spadku oraz wysokość udziałów w spadku, które przypadają poszczególnym spadkobiercom. Stawający muszą zostać pouczeni o obowiązku ujawnienia wszystkich okoliczności istotnych dla dziedziczenia oraz odpowiedzialności karnej za fałszywe oświadczenia. W protokole dziedziczenia notariusz uwzględnia informacje, które umożliwiają ustalenie porządku dziedziczenia w danej sprawie spadkowej. Na tej podstawie sporządzany jest akt poświadczenia dziedziczenia.
Dodatkowo notariusz wskazuje również w treści aktu protokół otwarcia ogłoszenia testamentu, a także zbiera podpisy wszystkich biorących udział w czynności i sam się podpisuje. Akt poświadczenia dziedziczenia jest rejestrowany. Notariusz w przeciwieństwie do sądu nie może poświadczyć dziedziczenia na rzecz innych osób niż te wskazane przez osoby zgłaszające się do niego. Nie ma znaczenia, czy krąg spadkobierców jest oczywisty czy sporny. Już sam brak zgody między zainteresowanymi wiąże się z koniecznością wystąpienia o stwierdzenie nabycia spadku przed sądem. Nie ma wątpliwości, że każda z opcji ma swoje wady i zalety. Tą, którą lepiej wybrać, zależy od okoliczności sprawy. Postępowanie u notariusza jest szybsze niż w sądzie. Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, formalności mogą zakończyć się już w czasie jednej wizyty w kancelarii. Sprawa w sądzie nie tylko nie zawsze kończy się na jednej rozprawie, ale również wymaga oczekiwania na wyznaczenie terminu. Same kwestie formalne, takie jak weryfikacja poprawności złożenia wniosku czy otwarcie i ogłoszenie testamentu, mogą zająć wiele tygodni. Najczęściej od chwili złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku do wydania postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku mija co najmniej 6 miesięcy. Uzyskanie aktu poświadczenia dziedziczenia jest jednak droższe niż postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie. Łączny koszt zależy m.in. od liczby wypisów oraz treści testamentu, np. tego, czy zawarto w nim zapisy windykacyjne. W postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku przed notariuszem zachodzi konieczność osobistego stawiennictwa w kancelarii wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę w przypadku dziedziczenia. W wielu przypadkach będzie to niemożliwe albo bardzo utrudnione i może się okazać ekonomicznie nieopłacalne. W postępowaniu sądowym sąd może odstąpić od nałożenia obowiązku osobistego stawiennictwa w sądzie na wszystkich jego uczestników. Wystarczy, że zainteresowani otrzymają odpowiednie zawiadomienia wraz z odpisem wniosku i załączników, tak aby mogli się z nimi zapoznać i zgłosić ewentualne zastrzeżenia. Co więcej, w sprawie sądowej możesz wziąć udział przez internet. Dodatkowo w niektórych sytuacjach aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzić się po prostu nie da. Jeśli z góry wiesz, że pomiędzy uczestnikami zachodzi spór, to nie ma sensu kierować się do notariusza. Z drugiej strony załatwienie sprawy u notariusza będzie dobrym rozwiązaniem, jeżeli gros spadkobierców jest niewielkie i zgodne. Pomijając koszty, nie ma większego sensu kierowanie sprawy do sądu, np. w przypadku, gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu, a Ty jesteś jedynym spadkobiercą ustawowym. Dziękuję, że zostałeś ze mną do końca i do zobaczenia w kolejnym filmie.